Cześć wszystkim, z tej strony Saliwan, a oto kolejny odcinek z serii Zagramy w Crazy's Warhead. Mam nadzieję, że za długo nie czekaliście, ponieważ troszeczkę pokombinowałem z filmami, ale myślę, że wyszło optymalnie. Co najmniej zdecydowałem się zrobić coś takiego, że co tydzień będą kolejne odcinki. Kiedy wy to oglądacie, jest już maj i tutaj już dam wam taką ważną informację. W maju będą filmy tylko dwa razy w tygodniu, nie będę dawał więcej. Z tego względu, że po prostu podejmuję nowe miejsce pracy, zmieniły się trochę u mnie sytuacje, będę musiał troszeczkę się wziąć pod tym względem w garść. Będą jednak tylko filmy, że chodzi o Crazy's Multiplayer, różne kompilacje, gameplay, to będzie raz w tygodniu. Filmy takie jak ten, czyli Zagrajmy w Crazy's Warhead, czy jakieś tam bugi, glitche, czy może coś o lore Crazy'sa, będą we wtorki. I to jest taka ważna zmiana. Nie przedłużając, zacznijmy w końcu odcinek. Jesteśmy w misji trzeciej, Adapt or Perish. No i cóż, zacznijmy. I kolejna podpowiedź, to jest moja druga ulubiona misja. Pewnie będziecie wiedzieli dlaczego. Shut it down, O'Neill. Look, I screwed up, but I can fix this. We've got a man down, code blue. Shut it down. 5 more minutes. I said shut the fucking thing down. That was my last chance. Zaczynamy. Cześć goście. Cicho tam na górze. Psycho? Are you there? We lost your feed. I think I've got a visitor. It's the same thing we saw on your feed in the container. Colonel Lee has a live one. Shit. We must get that container. Who knows what these bastards could do with this technology? No i zaczynamy misję. Jak pamiętam, w poprzednim odcinku pułkownik Linzetty nas schwytał, poraził nas paralizatorem, ale nie takim zwykłym, takim paralizatorem, który nam troszeczkę uszkodził skafander i ominął zabezpieczenia. I teraz musimy ścigać kontener, który okazuje się być nie przechowywalnią tego głowic nuklearnych, a właśnie obcego, który o dziwo nie włączył systemu samodestrukcji, który widzieliśmy chociażby w Crazy's 1. Cicho, babeczko, ja tu mam swoje. Kurde. Mylą mi się klawisze. Buongiorno.
Chodź tu. Najlepsza broń. O ty kurde pajacu. Zostaw mój poduszkowiec, pajacu. Okej. Okay. Nie wiem, czy on mnie zabił, czy to ja. Cicho, już oglądaliśmy cutscenkę. Pierwsza śmierć oficjalna. Jestem z siebie dumny. Zada się ciebie zabić? Kurde, no co za pajaca. Można. Trochę się pobawimy, no kurde. Dużo. Kurde, nie widzę cię. Ej, no damy to zadaje dużo. Nie wiem, kiedy ostatnio tak lamiłem, ale to jest to spowodowane tym, że troszeczkę ja inaczej jest grać na najwyższym poziomie trudności niż na zwykłym, nie? Tutaj trzeba, że tak powiem, tryhardować, a ja nie lubię tryhardować, bo lubię się pobawić, nie? Jakby wtedy nie strzelali, nie? Trzeba wykorzystać tę sytuację, że się biją z tym Cepidem. Puścił? Ten mnie dostrzegł, nie? No bez kitu, bo ja lamy jak stary cep, no. Ale się oduczyłem grania w Real Warheada. Dobra, żeby nie było, że kurna lamy i nie to, że nic nie gadam. Ogólnie Great Warhead, tak jak Crysis, ma, jest bardzo podobny, ale jest zasadniczy błąd. Troszeczkę się zmienia SI się zachowanie. Na przykład on powinien polatać sobie tutaj, dopiero się bić, a tutaj on od razu zaczął się z nimi bić. Bez biadolenia. Troszeczkę się to zmienia, szczególnie zależy też od czytania gry. I czy w czasie cutscenki wczytacie grę? Jeżeli wczytacie w czasie cutscenki, to co? Ej, co to za aimbot? Ej, dobra. Słuchajcie, bo już coś się zaczyna robić nudne. Teraz będę kurde grał od nowa. I nagrywać, że nie pokazać, jak failuje. Teraz na poziomie delta i tak spamić? Znaczy zawsze gram przyzwoicie. A dobra. Może się oduczyłem po prostu, nie? Mam prawo.
Ej, pajacu. Wkurzasz mnie. Zostaw mnie. Kurde, zostaw mnie, ty cypidzie. Wal się. Bez kitu. Psycho, he's getting away. Take the hovercraft. Jeszcze mi ci Koreańczycy ganiają, prawda? Oczywiście, że mnie gonią, nie? Meso, nie poganiaj mnie. Już wystarczy, że żona mnie pogania. Ty, mam... Stawiasz mi challenge, kobieto? Dobra, żeby nie było, mam już quick save'a. Można ich nie zabijać i ich zostawić, ale wolę ich wymordować. No, co? Zostawiono by gdzieś jeszcze dwóch. Poduszkowiec zawsze zabije. Teraz czas na najlepszą muzykę praktycznie. Mój ulubiony. Idziemy. Co tu, nie ma klaksonu? Dobra. Lewo jest bezpieczniejsza droga, po prawej są Koreańczycy, jak coś. Są mocni. Ej! Kurde, od razu mnie strzelili. Dobra, nie będziemy się bawili. Jak będziecie chcieli kiedyś, żebym się dłużej pobawił na jakieś mapy, to po prostu zostawcie komentarz, to kiedyś się zrobię jakieś oddzielne odcinki zabawowe. Dobra. Muszę podtrzymać swoje zapędy bugowania, kliczowania i szukania różnych rzeczy. To jest gościu tutaj. Hmm.
To nie fair. Co to jest? I się tak pogorszyło? Ja czuję się jak normalnie ten. Noob. A gram na delcie. Wtedy zaskoczyłem, bo tam go, ten, nie chodzisz pojazd. Kiedy takie headshoty strzelałem? O nie, zostaw mnie. Kurde, trafia mnie jeszcze. Gdzie ten obcy? Ty, kolejne bugi. Ej, ej! Pierdolenie Koreańczycy, zostawcie mnie. Wiele z wyrzutnią rakiet. Co jak co, ale tu jest bardziej agresywne. Celnie mniej strzela i ponadto to są goście w nanoskafandrach w głównej mierze, nie? I używają wyrzutnie rakiet przeciwko tobie. To było nie do końca było pomyślenie w tym. Kurde, nie mam tej broni. Tylko to. W chwili obecnej tłumik to jest najgorsza rzecz. Nie chodzi o nam o silent. Uff, prawie zaczekałem. Nie widzę, czy coś nie ma. Chcecie się tak bawić? O wy kurki. Ej no. Zaczyna się to być przerażające. Czy jakaś aktualizacja do Warheada, żeby było gorzej? Kiedyś z palca w nosie to się robiło. Kurde. Głupie. Shift tab, nie? Dobra. Po co tu przyszedłem w ogóle? Bo tutaj właśnie ukryta książeczka. Gdzieś. To. Zapiliśmy, żeby nie trzeba pochodzić po tę książkę, nie? Psycho, lazy Dane, you copy? Dane, Psycho, I copy. You need to get over here ASAP. We lost contact with the other nanosuit team. You hear anything? Negative. Okay, we're cornered up here, but we found a soft spot in the ice. Bear's gone down to see if he can't blast a hole through to the next valley.
No i mamy tu coś nowego względem Crysis 1, że mamy inny oddział nanoskafandrów, co nie było w ogóle wcześniej mowy, co jest dla mnie nietypowa rzecz. Ja zawsze myśleliśmy, że tylko Raptor Team to jest taka drużyna wyposażona w skafandr, a tu proszę, to taka oto niespodzianka. Dobra, jak dobrze pamiętam, oho, mamy kolegów. Jeżeli pytacie, co to za cholerstwo ma ten tarczę, no to są nowy typ przeciwników. Jak dobrze pamiętam, zawsze shotgunem były OP. Psycho, there's a road leading up through a chasm in the rock. It's on the left of the valley as you approach us. We've set up our defensive position there. No dzięki za protip, spoko, ja wiem gdzie iść. Dobra. O choroba, przeziernikowy celownik jest teraz taki lipy, no. Że masakra, mamy najpotężniejszą broń w grze praktycznie. W mojej łapce. Cześć. Kurde, gorzej widać. No, i poptok. Kurde. Dzieci Koreańczycy. No proszę zobaczyć, ile można naparzać wyrzutnią rakiet. No, gdzie wy jesteście? Ja ślepy jestem, jak kreta, ale kurde, no znajdę. Nie wiem gdzie oni są. A wali cicho. No jeju. Głupi skrót klawiszowy. Będzie musiał zdawić poduszkę, ale próbowałem już to wyszukać. Skubańcy nasrali tutaj tyle niewidzianych ścian, że to jest makabra. Co? Wydaczek się zakilnował, ojojoj. Dzięki, kolego. Upomniałem o tym, kurwa. O ja pierdolę. O Jezu. Sorry. Klek, szewc, ale kurde, to mnie to biło. Jak działał szybciej. Nie spodziewałem się, że on wykopie mi z buta ten. Dobra, dobra. Słuchajcie, nie będę robił cięć. Po prostu szybko pójdę. Ej, słuchaj, ja tutaj mam zakupy. Kurde. Nie dadzą mi spokoju, nie? Psycho, there's a road leading up through a chasm in the rock. Dobra, dam radę, dam radę. Jedziemy z tematem. Tylko czekaj, wyłączę celowniki, bo one są takie słabe, że...
Dobra, że chyba cięcie zrobię tylko od początku. Wiem dlaczego, kurde, twórcy Crazysa dali możliwość zapisywania w każdej chwili, nie? Delta jest katastrofalna, znaczy o czym zapomniałem pod tym względem, nie? Ale... No kurde, no... Ej! A da się ominąć? No, ciekawe, czy dałoby się ich ominąć. I sort of owed him. That should turn out well. Our last guy who stepped on Emerson's dick almost made it out in one piece. Okay, everyone, let's go. Teraz chyba one też ulubioną część, czyli ten z drużyną, co go nie było w Crysis 1. Teraz postaram się nie paść. Dobra, lepsze szturmowe niż żadne, nie? Ale kurde, no snajperski by się przydał. Dobra, chodźcie team. Raz, dwa, trzy, czterech. Praktycznie jako raptor, nie? Dobra, lecimy. Drużyna pierścienia. A nie, nie pasuje, że na pierścienia to było 9 osób. Kościół, a co do tego, że ty mi wykopałeś auto w mordę, to się jeszcze odegram. Żebyś nie myślał. Kurde, rozwalamy wszystko. Idziemy z tematem. Pajacu. Kolejną różnicą między jedynką a ruchem jest taka, że latające ścierwa mają, kurde, są na 4 strzały. Ponadto mają coś w rodzaju krwawienia, czyli spadają, ale mogą zrobić kamikadze. Do czego wy naparzacie tutaj? Chodź do papy. Ach ci Koreańczycy, kochani. Wow, wow, wow! Co to mnie zaczęło obracać? Nie mam bota żadnego. Przecież mi przyszło to, że w CS-ie tak niektórzy robili. Ej, ale gaz to mi się jeszcze się przyda. Ej, no cicho, no rozumiem, że nie ma pizzy, ale żeby tak się wydzierzyć, to trochę przesada, no. Dobra, panowie. O, jeszcze kawałek. O ty kurde. Ej, kurka.
Żyje stary? Żyjesz. Tylko zatrapanie, nie? Widać, że jeszcze nie jesteś po 30. Dobra. Where enemies? No, rozwalony Vitol. Jeszcze w takim niezłym stanie. Nic nie ma. Fajnie, gdyby takie wraki zostawały na mapie w multiplayerze, nie? Że tutaj była obytka i tak dalej, nie, że to znika. Oczywiście ceną tego by była pewnie optymalizacja. Ty. Nie wiem, co to kombinowało, ale mi się to bardzo nie podobało. A przez ciebie przenika. Ładnie. Co tam, przyszli przeciwnicy? O kurde, ile nas srało. Na pewno się zapiszmy, żeby mi coś tutaj nie spadło na łeb. Dobra. No i ogólnie to taki mi się super się gra z taką ekipą, drużyną, która ci pomaga, osłania, nie kurde ten. Jedynie multiplayer można spotkać to, ale wiecie jak to jest w multiplayerze. Tam nie ma obcych i nie ma SI. Coś uprawiał celu. Reszta kolegów coś kurde się... Chodźcie, chodźcie kurde no. Cześć. O, miałeś tą moją broń. Ale na razie Scar jest. A Scar jest lepszy, każdy to wie. Okej. Got a little something on the radar. You might want to take a look. O cholera. Stary przyszedł. Co mnie właśnie zabiło? Ej, come on! Gro! Cię brakowało, żebym rzucił bliżej, nie? Spoko, miałem tyle momentów z tutaj mordowaniem mnie, że to jest makabra, nie? Kawałki drewna mnie zabiły, czy co? Uważę, bo czasem kurde jakimś cudem przylatuje przez ścianę to jego pocisk. O, Koreańczyk legendarny. I właśnie Koreańczyk zginął. O
bohaterską śmiercią, bo połączą z nami siłę. Czekaj, zobaczmy, czy się da. O, co się. Nie. Kto go złapał? Hernandeza? Czy on kolejnego zaciukał? Wow, co tu z kamerą się stało? Ja go nie pamiętałem. Wyszka mi się stupcyła. Let's just get the hell out of here. Czy pierwszy raz psychol poszedł takie 50-50, co zawsze to właśnie było, że to on by za człowiekiem poszedł. Ale cóż, to jest bardzo ważny priorytet, bo tutaj już naprawdę, ale też rozumiem oddział orłów, że po prostu chce zyskać swojego gościa, nie? Tylko mam problem teraz z amunicją i po prostu muszę się rozejrzeć na alternatywą. Weźmy ten koreański karabinek. Wygrałem, to też byłby spoko, nie? Dobra. Weźmy, czy coś tu jeszcze jest? O, wyrzutnie rakiet chociaż. Nie poganie mnie, dobra. Nie odpłaciłeś mi się tym, że... Wracasz do mnie? Lol, oni tam daleko poleźli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, nagle się zrobił. Przyszedłeś po mnie? Aha, to jest, ja nie przyszedłeś mnie pogonić. O ty pajacu. Dobra, idziemy. Dobra, widzimy się w następnym materiale. Z tej strony był Sullivan. Trzymajcie się ciepło. Cześć.